Święty Jan w Ewangelii zapisał, że gdy Jezus konał na krzyżu, wypowiedział słowo pragnę. Co ono znaczyło? Święta Matka Teresa zapisała tak. Podczas tej wielkiej udręki powiedział pragnę. Ludzie myśleli, że chodziło o zwykłe pragnienie, więc podano mu natychmiast ocet. Jezus jednak pragnął czegoś innego, naszej miłości, czułości, głębokiego przywiązania do Niego i przeżywania z Nim Jego męki. Ciekawe, że powiedział pragnę, a nie daj mi swoją miłość. Pragnienie Jezusa na krzyżu nie jest fikcją. Wyraziło się w słowie pragnę. Jezus pragnie. Pragnie Twojej miłości. Pragnie być przez Ciebie kochanym. A jakie są Twoje pragnienia? Może gdzieś te pragnienia nosisz głęboko w sercu. Może tym pragnieniom nie pozwalasz wybrzmieć. Nie bój się pragnąć. Nie bój się pragnąć z Jezusem. On zna Twoje pragnienia. Pomimo, że w swoim sercu może przeżywasz jakieś rozterki, ból, ranę, patrz na krzyż. Jezus pragnął. Pragnął miłości. Cierpiał okrutnie, ale pragnął. Nie bój się, pomimo swoich lęków, pragnął.